TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Witamy wszystkich w nowym niebieskim 2020 roku. Ten nowy rok zaczniemy od rozmowy z naszym trenerem Łukaszem Beretą. Witam, trenerze. Witam wszystkich. Trener uśmiechnięty, w dobrym humorze. Udało się odpocząć w czasie świąt, urlopu? Tak, tak. Udało się odpocząć. Takiego, można powiedzieć, dłuższego okresu to nie pamiętam, kiedy miałem. Cały czas były zmiany tych klubów w ostatnim okresie, więc nabrałem trochę siły, troszkę przeanalizowałem ten ostatni czas. No i mam nadzieję, że dobrze tutaj ruszymy. Ten urlop nie był stosunkowo długi, bo zaraz po zakończeniu tego okresu roztrenowania w grudniu trener wyjechał do Kielc. Jak ten czas spędzony na stażu w Koronie wyglądał? Bardzo fajnie. Dziękuję tutaj trenerowi Smyle za ten okres, ponieważ miałem bardzo bliski kontakt z drużyną. Mogłem wejść na różne odprawy. Mieszkałem również z trenerami, asystentami, więc dużo wiedziałem, co się dzieje w klubie. No i szczególnie to, że Korona wygrała dwa ostatnie mecze, więc można powiedzieć, widziałem ten mikrocykl, który przygotowywał do tych dwóch zwycięskich meczy. Czy udało się coś podpatrzeć, coś szczególnego, coś, co możemy przenieść tutaj na nasz chorzowski grunt? Tak, zawsze z każdego wyjazdu próbuję jakiś szczegół, który można wykorzystać u siebie w drużynie. Wiadomo, tam troszkę są inne finanse, inny szczebel, wielu zawodników, obcokrajowców, więc ta drużyna jest inaczej prowadzona, ale są takie elementy, które na pewno wykorzystam. W okresie świąt na pewno trener spotkał się z wieloma znajomymi, przyjaciółmi, członkami rodziny. Ile razy trzeba było odpowiedzieć na pytanie, czy będzie awans? Czy będzie? Może nie, ale jeśli przy składaniu życzeń, czy nawet tutaj na Wigilii na ruchu, to zawsze numer jeden i najczęstszym życzeniem było to, żeby ten awans właśnie był. Dzisiaj możemy w ogóle mówić w kontekście walki o awans w rundzie wiosennej, dzięki danej rundzie jesiennej. Jak teraz na chłodno, po tych kilku tygodniach od jej zakończenia, trener ocenia te ostatnie półrocze? Oceniam bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że to jest duży bagaż dla mnie doświadczeń, dla nas wszystkich, którzy gdzieś tam dołączyli do sztabu szkoleniowego, do zawodników, bo wiadomo, można powiedzieć, ten sukces rodził się w bólach. Wiadomo, jak przygotowywaliśmy się do sezonu, ten okres był bardzo burzliwy, też nerwowy, nie tylko pod względem gdzieś tam fizycznym, ale przede wszystkim pod względem psychicznym był ciężki, nie wiadomo było do końca, co z nami będzie. Więc myślę, że wszyscy ci, którzy wyszli z tego okresu zwycięsko, którzy gdzieś tam wybili się i grali, na pewno są dużo mocniejsi psychicznie i na pewno to będzie procentowało w przyszłości. Czy któryś z zawodników zaskoczył trenera w tej rundzie jakoś tak wyjątkowo pozytywnie swoją postawą? Myślę, że ta przemiana Mariusza, tak, w tych trzech meczach na początku, gdzie można powiedzieć, ja widziałem te jego umiejętności i ten potencjał na pewno motoryczny z każdym meczem i z każdym treningiem rósł, ale grał, można powiedzieć, bardzo słabo. Później z rekordem otworzył się, więc ta przemiana, można powiedzieć, może nie zaskoczyła, ale tak eksplodowała i naprawdę super to wyglądało. A drugim takim zawodnikiem, można powiedzieć, był Tomek Nowak, który wszedł i też, można powiedzieć, bez żadnych kompleksów bronił w bramce i też mocno nam pomógł. Ale tak jak mówię, to może te dwie osoby, ale myślę, że tu było wiele takich osób, że tu cała drużyna zapracowała na taki wynik. Tu mogę powiedzieć, że to były takie przemiany indywidualne, mocne. Tomek na pewno nie liczył, że zagra tyle meczy i że tyle osób w Chorzowie będzie go znało w tak krótkim czasie, a Mariusz, że strzeli tyle bramek i po prostu po tych trzech takich słabych meczach będzie numer jeden na końcu rundy. Tomek Nowak jest najmłodszym zawodnikiem w naszej kadrze. Czy przed sezonem musiał mieć chyba trener obawy, że tak młoda drużyna, bo tych młodych chłopaków było bardzo dużo, jest w kadrze nadal, czy oni podołają? Później się okazało, że im dalej w sezon, ci młodzi grali więcej, coraz więcej i coraz lepsze wyniki osiągaliśmy. Tak, myślę, że to
ten pierwszy okres takiego zderzenia się, można powiedzieć, ich z tą piłką seniorską, no musi być taki czas, który oni się do tego dostosują. Na początku tego czasu potrzebowali, wiadomo, też była presja, może nie byli do końca przygotowani, te młode organizmy potrzebują dużo tych treningów, takiego rytmu treningowego. Oni muszą być do 100% pewni tego, co robią. I dlatego jeśli jeden zawodnik wchodził na boisko młody i dawał jakość, to napędzało resztę tych innych młodych zawodników, więc to fajnie wyszło, że jeden drugiego napędzał i daliśmy radę, szczególnie można powiedzieć te mecze z Polonią Bytom, gdzie wszyscy, można powiedzieć, przed, jak wypadł Fossa jeszcze w meczu, dostał czwartą żółtą kartkę z Rybnikiem, no to raczej spodziewali się, że Polonia tutaj wygra, szczególnie ten początek, gdzie nasi zawodnicy młodzi byli stremowani. Później jednak to ruszyło i naprawdę zagraliśmy bardzo dobry mecz. No to był wyjątkowy mecz, bo tam mieliśmy linię pomocy wyjątkową, prawda? Podejrzewam, że średnia wieku niewiele ponad 20 lat. Niemal wszyscy zawodnicy, których pytaliśmy po rundzie jesiennej o wskazanie takiego przełomowego momentu rundy, wskazywali na mecz z rekordem. Podpisuje się trener pod tym typem? Tak, na pewno. No, potrzebowaliśmy wtedy zwycięstwa, a jeszcze to zwycięstwo było w takim stylu, z dobrą drużyną, z kibicami i to dodało nam dużo wiary we własne umiejętności i w to, że idziemy w tym dobrym kierunku, mimo tego, że w tym pierwszym meczu z Fotoigieną brakło tej bramki, bo na pewno myślę, że gdyby padła bramka, ten mecz inaczej by się ułożył. Na Ślęzy znowu gdzieś tam nie mieliśmy szczęścia, może nie graliśmy idealnego meczu, ale jedna, druga czerwona kartka, błąd gdzieś tam indywidualny i ten mecz też no, na pewno mógł się inaczej potoczyć. Trzeci mecz zagraliśmy słaby, bo ta presja już cały czas narastała z Kluczborkiem, zremisowaliśmy 0-0, wiadomo, były plusy tego meczu, że nie straciliśmy bramki, no ale też nie strzeliliśmy żadnej, więc z rekordem i strzeliliśmy 3 bramki, wygraliśmy pewnie, a tych sytuacji było dużo i do tego jeszcze nie straciliśmy żadnej bramki, więc to był taki, można powiedzieć, kluczowy mecz, ale później myślę, że każdy następny to też był, można powiedzieć, jakiś przełom, czy ten mecz na Górniku, czy ze Zdziszowicami, czy na rowie Rybnika, jak to my go bronił karnego. Tych kluczowych momentów było bardzo dużo w tej rundzie. Natomiast najprzyjemniejszy moment to tutaj faworytem mecz z Polonią Bytom. Zgadza się trener z tym? No na pewno atmosfera tego meczu, pełny stadion, wygrany mecz. Również ten styl był bardzo dobry, wiele sytuacji, Polonia też to była bardzo dobra drużyna, byli kibice z Polonii na tym meczu, więc myślę, że zawodnicy szczególnie czuli tą otoczkę tego meczu, a jeszcze jak wygraliśmy, no to po prostu postawiliśmy tą kropkę nad i. Wciąż istnieje pewna szansa, że rewanż między Ruchem i Polonią zostanie rozegrany w co najmniej podobnych warunkach, a być może nawet lepszych, bo jakby temat gry, rozegrania tego meczu na Stadionie Śląskim jeszcze definitywnie nie upadł. Widziałby trener swój zespół w kotle czarownic? Na pewno to by był kolejny krok taki poprowadzenia zespołu na Stadionie Śląskim, więc myślę, że atmosfera też by była jeszcze lepsza do całej drużyny. Było to super przeżycie i na pewno ten mecz był na wysokim poziomie, bo myślę, że wchodząc do szatni, to nikogo by nie trzeba było motywować na taki mecz, tylko wszyscy by chcieli zagrać od początku i to był duży impuls do wszystkich. Chciałbym teraz zapytać o kilka kwestii personalnych w progu zbliżającego się z okresu przygotowawczego. Najważniejsze pytanie, najczęściej się pojawiające też wśród kibiców. Jak ta drużyna będzie wyglądała wiosną? Chodzi mi o personalia. Czy uda się zatrzymać ten trzon zespołu? Najczęściej zadawane pytanie, czy zostanie Mariusz? Padły już jakieś deklaracje. Jesteśmy po rozmowie z Mariuszem i powiedział, że podjęli taką decyzję z menadżerem, że na tą rundę jeszcze zostają i tego ja się będę trzymał, także
wierzę, że będzie lojalny. Też myślę, że myśmy mu pomogli w pewien sposób, stawiając na niego w każdym kolejnym meczu. On się odwdzięczył, strzelając bramki, ale żeby to potwierdził jeszcze w drugiej rundzie i nam pomógł, a my wtedy pewnie jemu też nie będziemy blokować jego kariery, jeśli dostanie jakąś lepszą ofertę z wyższej ligi. Mhm. Drużyna przebywa na urlopach, a w tym czasie w gabinetach dużo się też działo. Udało się przedłużyć kontrakty z Tomkiem Foszmańczykiem, z Konradem Kasolikiem. Planowane są kolejne nowe umowy na naszych zawodników? Tak, prezes cały czas rozmawia z młodymi zawodnikami, ze starszymi również. Mamy taki plan. Wszystko zależy gdzieś tam od tych zawodników też, jak szybko się dogadają. Wiadomo, te szczegóły muszą być dograne po jednej i po drugiej stronie. I na pewno te kontrakty będą przedłużone, tak jak mówię, przed sezonem. Wielu zawodników nie chciało do nas, można powiedzieć, przyjść. Wtedy jakby my prosiliśmy się, bo wiadomo, ta prasa czy wizerunek ruchu nie był najlepszy. Teraz, mimo tego, że my skończyliśmy grać, to jakby wiadomo, pracownicy wszyscy związani z ruchem mocno pracowali, że czy aplikacja, czy jakieś inne rzeczy, które były związane, ten ruch cały czas żyje, więc wszyscy widzą, że idzie to w dobrym kierunku, nie tylko sportowym, ale przede wszystkim organizacyjnym. I teraz no, naprawdę mogę powiedzieć, że bardzo dużo telefonów od zawodników, którzy chcieliby nas wzmocnić, także to też cieszy, a my musimy wybrać. Myślę, że nie chcemy dużo też robić jakiś korekt w składzie, tylko tych dwóch, trzech zawodników, którzy naprawdę wzmocnią zespół. A ci, którzy dzwonią, to takie interesujące nazwiska? No różnie. Niektórzy z niższej ligi, niektórzy z tej samej, z wyższej, którzy gdzieś tam dostali mniej swoich szans w klubach. Wiadomo, oni dzwonią przez, może nie rzadko kiedy indywidualnie, ale gdzieś tam przez swoich menadżerów się kontaktują i pytają, czy jest taka możliwość testowania. Myślę, że teraz, gdyby był test mecz, to moglibyśmy spokojnie ułożyć zawodników samych, takich, którzy kontaktują się bezpośrednio gdzieś tam, czy z Andrzejem, czy ze mną i oni by mogli zagrać. Ale już to selekcjonujemy na bieżąco i zaprosimy tylko taką grupę zawodników, która nas interesuje na dane pozycje i którymi my jesteśmy zainteresowani. Chciałbym wrócić jeszcze do osoby Tomka Foszmańczyka, bo wydaje się, że jego przedłużenie przez niego kontraktu jest to istotne, bo jeżeli w kontekście cementowania zespołu, budowania na jakiś dłuższy okres czasu, kapitan jako pierwszy, można powiedzieć, decyduje się na taki krok i chce zostać, też daje jakiś sygnał reszcie szatni, że warto, że tutaj się dzieje coś dobrego, jak trener odebrał to, że tego lidera zatrzymamy na dłużej. No ja też chciałem, żeby Tomek ten kontrakt gdzieś tam przedłużył. Co do Tomka, no to można powiedzieć, no on tym liderem jest nie tylko na boisku, tylko takim liderem jest poza. Można widzieć, jak się udziela, czy w mediach. I on nakręca, można powiedzieć, tych wszystkich zawodników jedną w tą dobrą stronę, czy przed meczami, czy po meczu. Naprawdę powie czasem kilka słów i myślę, że wszystkim czasem ciarki można poczuć na swoim ciele, także naprawdę no, mi bardzo pomaga. Fajnie, że tak mocno angażuje się w życie klubu. Myślę, że on też cementuje tą szatnię i ja się bardzo cieszę, że podpisał ten kontrakt na kolejne lata. Tutaj też taką dygresję chciałem wtrącić, bo jakby nie było jeszcze w tym okazji, na pewno gdy się spotkamy też z drużyną w środę, to jeszcze też to, ale chciałbym publicznie też to, żeby to wybrzmiało, bo tutaj należą się wielkie, wielkie podziękowania dla trenerów, a też dla Tomka Foszmańczyka jako kapitana zespołu za to, że mimo takiej trudnej rundy i pod względem sportowym też i organizacyjnym wiemy jak było, współpraca jakby medialna, marketingowa z drużyną, z trenerami układała się wzorcowo. Też dzięki temu udało nam się zrealizować promocję miasta tak w 100%. Nawet zastanawialiśmy się w pewnym momencie, czy czasem zawodnicy więcej czasu nie spędzają w terenie, na akcjach, na eventach niż na treningach. To tak już teraz po fakcie, tak, to było uciążliwe dla drużyny, dla trenerów, że my i tak eksploatujemy.
No, chodzili czasem, że są zmęczeni nie tylko pod względem samych treningów, ale właśnie tymi akcjami, że muszą jeździć, ale myślę, że to wszystkim wyszło na dobre, to ich jeszcze bardziej jakby zżyło z tym klubem, mogli zobaczyć jak czy dzieci, czy inni kibice, ilu ich jest, jaka mocna to jest siła i wartość dodana do ruchu. W innych klubach myślę, że nie jest to tak na tak wysokim poziomie, nie ma nawet takiej akcji. Myślę, że to mimo tego, że jesteśmy w trzeciej lidze, to jest namiastka tego, jeśli się chcą rozwijać, no to jest namiastka tego, co robi się, można powiedzieć, w ekstraklasie czy wyżej, więc muszą się do tego przyzwyczaić, jeśli chcą grać na wyższym poziomie. To jeszcze raz za to dziękujemy. Mam myślę, że teraz wiosną będzie już trochę spokojniej pod tym kątem. Wracamy do tych nazwisk, bo też o kilka osób jeszcze chciałem zapytać. Zbliża się ten start do okresu przygotowawczego, czy w środę na tym pierwszym treningu zobaczymy jakieś nowe twarze? Tak, będzie kilku nowych zawodników, ale myślę, że o nazwiska to później podamy, jakie to są dokładnie osoby. Ten pierwszy tydzień będzie, te pierwsze trzy dni, można powiedzieć, będzie takie wprowadzające, będzie luźne tych zawodników, którzy później będą do nas napływać. To można powiedzieć, bardziej będziemy w stanie też ocenić, bo zawsze każdy mikrocykl chcemy ten testowanie zawodnika zakończyć sparingiem, żeby po prostu rozegrać mecz, więc wtedy będą takie wiążące decyzje, co dalej z danymi zawodnikami. Mateusz Gajda, Dawid Kamiński i Filip Maziarz, tych zawodników już trenerzy oglądali w grudniu. Czy oni zostaną zaproszeni ponownie do Chorzowa? No, cały czas gdzieś tam się zastanawiamy, jesteśmy w kontakcie, czekamy na zawodników też tych nowych, wtedy będziemy oceniać. Na pewno cała trójka w miarę pozytywnie się zaprezentowała. Maciej strzelił bramkę, ale tak jak już sam mówił, będzie dwa tygodnie w GKS-ie Katowice, więc dostał zaproszenie jakieś tam z wyższej ligi. Mateusz Gajda to jest młody zawodnik, ograny gdzieś tam w Śląsku Świętochłowice, teraz grał, ale 2002 rocznik, więc można powiedzieć, że też jeden z najmłodszych zawodników, więc też myślę dostanie taką szansę. No i z Dawidem no to też będzie taka kwestia, jak Stalbrzeg by się ustosunkowała do tego ewentualnego jego odejścia, więc musimy to wszystko przeanalizować i wtedy podejmiemy decyzję. Przed Wami dwa miesiące pracy w takich warunkach, no dawno tutaj nie spotykanych, bo atmosfera właściwie wydaje się, że tylko rośnie w górę. Wokół ruchu ta otoczka jest coraz lepsza. Nie widać na horyzoncie żadnych pożarów, aby tak było dalej. Przed Wami dwa miesiące spokojnej pracy, coś czego brakowało Wam latem. Czy trener odnajdzie w takich trochę unormalizowanych warunkach? No, myślę, że no, teraz będzie wszystko bardziej zaplanowane. Już teraz wszystko gdzieś tam mamy, można powiedzieć, dopięte. Mamy również obóz w Kamieniu. Wtedy też było, ale wiadomo, troszkę inaczej się to wszystko odbywało. Także no, cieszymy się, że będziemy mieli taki okres. Wiadomo, też nie ma co jakby tam popadać w hura optymizm. My to jakby hamujemy. Mimo tego, że to było drugie miejsce, no musimy się jak najlepiej przygotować. Wszyscy mówią o tym awansie. My, wiadomo, wszyscy chcą też jak najlepiej, ale chcemy się spokojnie przygotować i nie chcemy jakby głośno o niczym mówić. Czyli nie będzie takiego momentu, że po prostu określicie się jasno, tak, że walczymy? Znaczy to wyjdziecie na boisko, będziecie walczyć, a co się uda, to na koniec sezonu zobaczymy. Dokładnie, no z tego co gdzieś tam dochodzą nas informacje, że Śląsk, czy nawet tu jak trener odpowiedział, że jak sportowo zrobią awans, to na pewno zagrają w drugiej lidze, więc to nie będzie tak, że oni ten awans odpuszczą. Mają 6 punktów przewagi, więc to nie jest tak naprawdę tak mało, a naprawdę to była silna drużyna, co było widać, zbudowana zawodników z kadry z ekstraklasy. I to można powiedzieć, że nie tylko w naszym meczu, tylko w każdym meczu, który grali, to szczególnie u siebie to tych zawodników było bardzo dużo i myślę, że to jest bardzo mocna drużyna, która może powalczyć o awans i ma 6 punktów przewagi, także nie tylko i wyłącznie my będziemy patrzeć na siebie, będziemy
nasz cel już jakby jest postawiony, że my musimy zrobić więcej punktów niż w tej rundzie i stracić na pewno mniej bramek, bo tych bramek moim zdaniem było troszkę za dużo straconych, więc to są nasze dwa główne cele, a jaki to przyniesie efekt końcowy, no to zobaczymy na końcu sezonu. Śląsk jest liderem, trener wspomniał, z 6-punktową przewagą, ale czy widzi jeszcze trener kogoś, kto w tym wyścigu o awans będzie się liczył? No na pewno Polonia Bytom, doświadczona drużyna, mają tyle samo punktów. Też mimo tego, że z nami przegrali, to grają fajną piłkę i na pewno to będzie groźny rywal. Ruch Dziszowice też nie gra złej piłki, też mają bardzo dużo punktów. Więc a reszta stawki, która jest za nami, no to też, tak jak mówię, ta liga jest wyrównana, tylko Starowice, można powiedzieć, odbiegały troszkę poziomem, ale teraz tam mają sprawa z różnych, czytałem, że z różnych krajów zawodników, więc planują się wzmocnić. A reszta, myślę, że stawki, no naprawdę ten każdy mecz będzie trudny, bo ta różnica jest bardzo mała. Miedź Legnica, jak z nami grała, była wiceliderem bodajże, a teraz jest w dole tabeli, a naprawdę też to jest niezły zespół. Czy na przykład Zagłębie Lubin 2, to naprawdę super zespół młody, można powiedzieć przez to, że tak młody, brakuje troszkę tego doświadczenia, ale tu myśmy się bardzo, bardzo męczyli i każda drużyna, która z nimi grała, mówiła, że to jest bardzo dobry zespół, także no, tych drużyn, które będą, to bym wytypował na pewno no Śląsk, Polonia i Ruch Dziszowice, ale na pewno ta liga jest bardzo wyrównana. Już zmierzając do końca, chciałem zapytać o taką kwestię, bo wydaje się, że ta runda wiosenna będzie się nieco różnić od tej jesiennej, także pod względem presji, jaka będzie jednak spoczywać na naszej drużynie. Nie uciekniemy od tego jak jesteśmy, na jakim jesteśmy miejscu i jak gra drużyna, jakie są oczekiwania. Jesienią, przez to w jakich okolicznościach startowaliśmy do ligi, jak to wszystko tutaj wyglądało, tego oczekiwań jakichś wielkich pewnie nie było, one gdzieś tam stopniowo może rosły w trakcie rundy, natomiast no, nie oszukujmy się tutaj. Jest oczekiwanie duże i na to chyba też trzeba będzie przygotować zawodników, czyli nie trzeba aż tak specjalnie się nad tym temu poświęcać dużo czasu. Myślę, że im my i wszyscy będą mniej o tym mówić, tym będzie lepiej jakby do nas wszystkich, bo my nie będziemy się koncentrować jakby na danym powiedzmy końcowym celu, tylko wszystko będziemy, to można powiedzieć, mieć 17 meczy i ten każdy mecz będzie nas przybliżał do tego celu, ale nie możemy o tym myśleć, bo jak za dużo będziemy o tym mówić, co można powiedzieć, te wcześniejsze lata, jak Ruch był w pierwszej lidze, w drugiej lidze, wszyscy myśleli o tym, że chcą awansować, a wszyscy wiedzą, jak to się skończyło. Więc myślę, że tej presji nie możemy sobie nakładać sami. My jesteśmy ambitni, w większości młodzi, a ci zawodnicy, którzy są doświadczeni bardziej, to wnoszą bardzo, bardzo dużo i bilansują tą drużynę, więc my będziemy koncentrować się na każdym kolejnym meczu i nie na końcowym celu, bo na pewno nic z tego dobrego nie wyjdzie. Czy ten balonik troszkę, musimy z niego trochę spuścić powietrze. Apelujemy o to do wszystkich, żeby dać drużynie czas na spokojną pracę. Mamy nadzieję, że efekty przyjdą w rundzie wiosennej. Panie trenerze, na koniec, czego życzyć trenerowi, czego życzyć drużynie przed rozpoczęciem tego okresu przygotowawczego? Myślę, że drużynie najbardziej zdrowia. Myślę, że jak każdy z zawodników będzie zdrowy, to da siebie wszystko i jeśli damy siebie wszystko, zdobędziemy 31 punktów, 40 punktów, ale damy siebie naprawdę wszystko, czy to poprowadzi nas do awansu, tego nie jesteśmy w stanie, ale tak, żebyśmy zrobili progres, żebyśmy straciliśmy mniej bramek, więcej punktów zdobyli, poprawili się. I wtedy będzie to jakiś nasz progres, czy on doprowadzi do awansu, to zobaczymy, ale gdy będziemy zdrowi, bo wiadomo, teraz już Kuba Nowak zerwał więzadła i można powiedzieć, że jeden z takich najbardziej utalentowanych naszych młodych zawodników wypadł nam i nie będzie z nami, więc to też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy będziemy grali o
o awans, bo to wiele czynników na to wskazuje, czy jeden, dwóch zawodników wypadnie i czy będziemy w stanie ich zastąpić. Ja mam nadzieję, że tak będzie, ale wiadomo, to może iść, poziom drużyny może pójść w dół, a tylko jedna drużyna awansuje do drugiej ligi i naprawdę to będzie duży wyczyn, żeby to zrobić. Życzymy drużynie zdrowia, tak aby te kontuzje nas omijały w tym okresie przygotowawczym i w całej rundzie. Dziękuję Państwu za rozmowę. Naszym kibicom życzymy wszystkiego dobrego w 2020 roku, roku wyjątkowym dla naszego klubu, roku obchodów stulecia istnienia ruchu. Zbierajcie siły, mamy jeszcze 2 miesiące do startu ligi. W pierwszy weekend marca startujemy i będziemy liczyć na wasze wsparcie. Do zobaczenia na Cichej. Dziękuję bardzo.